Cześć, witam Was, Ludowy Obserwator. Piękny poranek. Zniknął śnieg. Patrzę na zegarek. 5 lutego. Szybkie, krótkie omówienie tematu, czyli moje skromne zdanie w temacie, czy Rosja zaatakuje Polskę. Bo to się ostatnio tak dużo straszy, tak dużo mówi. Klasycznie zacznę od więc tak. No, na pewno nie należy niedoceniać przeciwnika ani nie przeceniać. Rosja to duży kraj, bardzo duży. Polska jest krajem no, średnim, powiedzmy. Gospodarczo średnim i militarnie jest na 23 miejscu bodajże na świecie, czy 22 pod względem siły, ale to nie o to chodzi. A Rosja jest tam w top 5, czy w top 3 nawet. Nie, w top 5 chyba, bo tam chyba Indie, Stany i Chiny są mocniejsze. Ale to nie o to chodzi, bo to w ogóle takie wyliczenie nie ma żadnego sensu. Na początek tak. Kiedy wybuchają wojny? Wojny to wybuchają albo A, jak jakieś państwa mają słabą sytuację finansową czy gospodarczą, bankrutują i tak dalej, rządy coś kombinują, żeby trochę podnieść produkcję, trochę ruszyć społeczeństwo, trochę też pojeździć po jakichś nutach patriotycznych i innych, to wtedy na przykład się atakuje sąsiadów, wyszukuje się jakieś turbo dziwne rzeczy. Tego w historii było pełno takich wojen o to czy o tamto. Więc kiedy jest system jakiś mocno totalitarny, to taki twardy totalitaryzm, czy jakaś tam autokracja mocna, kiedy po prostu się nie lubi sąsiada, ma się przewagę, ma się ten moment, kiedy jest się na dużym wdechu i wtedy takie państwa, które sobie po prostu wyskoczyły, urosły, typu tam na przykład Irak skoczył na Iran, guzik z tego wyszedł, wtedy też wybuchają wojny, kiedy ileś tam państw się wspierając za pleców jedno, chce przywalić jakiemuś drugiemu, no to tu między innymi z kolei całość, operacja Pustynna Burza i całe NATO i inni jak z kolei przycięli Irak, to można by to mniej więcej o tym powiedzieć. I ostatnie to chyba są wojny takie jakieś zaszłości, plemienne, ten tam gdzieś w Afryce czy na Kaukazie na przykład, ale to są też takie raczej lokalne konflikty. Więc tutaj na szybko sytuacja Rosji też wcale nie jest taka, Rosja taka świetlista. Rosja jest mocno zadłużona. Putin tam twardą ręką trzyma. No jest jakaś autokratyczna władza, niby demokratyczna, ale według mnie to jakiś taki autokratyzm na przykład można to nazwać. Rosja graniczy, tutaj mam taką małą mapkę. Rosja graniczy z ogromną ilością państw. One wszystkie, przede wszystkim Chiny czy Mongolia, to są duże państwa. Rosja ma przy sobie Japonię. Rosja ma przy sobie Koreę Północną. Kazachstan to też jest bardzo duże państwo. Przy okazji w Europie, Finlandia. Niezbyt się lubią, tak? Litwa, Łotwa, Estonia, małe państwa, ale zawsze na pinku z Rosją. No, z Polską też graniczy. Średnio z nami to jest, chciałbym, żeby było lepiej. Ukrainą oczywiście tutaj to wiadomo, że jest słabo. Bliski Wschód. Także Rosja, pomimo ogromnej armii, ma ogromny obszar do pilnowania. Sama Rosja to jest przecież... To jest przecież tyle pomniejszych państwek, nie wiem czy to nazwać Federacją Rosyjską, ale coś w ten deseń. Przecież to jest tyle narodów, narodowości, mniejszych, większych, jakichś jakutów, Boże, no nie będę ich wymieniał, Ołtajów, ale masa tego wszystkiego jest. Więc trzymać to wszystko razem za twarz to nie jest taka prosta sprawa. Putin nie ma tam jakiejś szczególnej, znaczy ma dużą opozycję, tylko trochę pochowani są, bo wiemy wszyscy, jak on tam z opozycją się obchodzi. Niemniej jednak, jakby do Rosji zaczęły przyjeżdżać czarne worki ze zwłokami żołnierzy i tak dalej, to myślę, że ludzie też by się zaczęli wkurzać. Więc, żeby Rosja rozpoczęła jakąś wojnę z Polską, która jednak jest w NATO, my jednak mamy w Europie miejsce, przynajmniej w geopolityce takie, że dużo państw z nami handluje. Między innymi Niemcy są naszym największym chyba partnerem handlowym, ale i Czechy i wszystkie państwa dookoła. Także pchanie się tu do nas Rosjan to w ogóle jest jakieś chyba według mnie absurdalne. No tak jak mówię, nie należy niedoceniać przeciwnika, ale nie wiem, czy to miałoby w ogóle jakikolwiek sens. Co do Ukrainy z kolei, to jest zupełnie inna sytuacja. Bo spójrzmy tylko jeszcze sobie na mapę Europy najpierw. Gdzie ja tu mam mapę Europy? Spójrzmy sobie na mapę Europy. Co do Ukrainy, to dla nas
jak i zresztą dla całej Europy, Ukraina jest ważnym, fajnym buforem przed Rosją. Mołdawia, Rumunia, Węgry, Słowacja, Litwa i wszystkie państwa, które tu są. Ukraina jest takim pięknym, pięknym buforem, takim pochłaniaczem ewentualnego rosyjskiego uderzenia. I powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby Ukraina była i żeby ona dzielnie walczyła z Rosjanami, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji, czego nikomu nie życzę. Ukraina to jest w ogóle kraj terytorialnie większy od Polski, ludnościowo też, chociaż sporo już tej ludności przyjechało do nas. Niemniej jednak to jest kraj duży. No, Ukraina tutaj nie jest państwem mocno silnym, aczkolwiek tam teraz się zbroi trochę na potęgę. Myślę, że Ukraina w sytuacji, kiedy Rosjanie by ją zaatakowali, to Rosjanie musieliby bardzo szybko, że tak powiem, temat załatwić, bo ich nie stać na długotrwałe utrzymywanie wojska. Po zachodniej stronie Ukrainy tam też niespecjalnie są lubiani Rosjanie, czyli za Dnieprem północny zachód, zachód, południowy zachód Ukrainy i część centralna. To jest taka mapka, gdzie pokazuje, że 10% to jest ludność mówiąca po rosyjsku lub taka pochodzenia rosyjskiego. Także jeżeli Rosjanie by cokolwiek, wydaje mi się tak, że jeżeli Rosjanie cokolwiek by chcieli zrobić na Ukrainie i coś osiągnąć, to oni tylko by chcieli mieć jasną sytuację z Krymem, czyli przebić sobie drogę do Krymu, czyli Kherson i Zaporoże prawdopodobnie by chcieli sobie zająć. To jest pod Dnieprem. Prawdopodobnie ta ługańskie wolne państwa, które, no, państewka, które w tej chwili powstało, Ługański Doniec, prawdopodobnie to też by były dwa odrębne państwa. Prawdopodobnie Ukraina by te tereny straciła, o to by Rosjanom chodziło. Więc myślę, że gdyby Rosjanie cokolwiek chcieli osiągnąć szybkim atakiem, to tylko tyle. Wyciąć to z Ukrainy i uporządkować tę sytuację, zamknąć, zrobić granicę, postawić płot, mur, przejścia, koniec, kropka. Nie wydaje mi się, żeby chcieli zajmować tą część Ukrainy, bo to Ukraińcy to też są twardziele pod względem takich ruchów partyzanckich i innych. Oni myślą zupełnie w drugą stronę niż Rosjanie, więc to by było ruch oporu, te sprawy i taki trochę, myślę, że Afganistan drugi był dla Rosjan. Dlatego jeżeli to, co mówię względem Ukrainy miałoby się spełnić, to tym bardziej w ogóle atakowanie Polski przez Rosję nie miałoby w ogóle dla nich żadnego sensu. Kompletnie. No tym bardziej, że tak jak powtarzam, ja wiem, że nie należy wierzyć za bardzo w sojusze, no, ale jednak Polska w NATO jest, no i w Unii Europejskiej w tym momencie. Wszystkim państwom dookoła, w razie gdyby, też prawdopodobnie nie zależałoby na tym, żeby nagle tutaj była Rosja, w centrum Europy. To nawet chyba Niemcom by nie pasowało, żeby graniczyli z Rosją, bo mimo iż teraz tak delikatnie, rzecz powiedziawszy, są przyjaciółmi, powiedzmy, takimi ukrytymi, to jednak Czesi by nie chcieli mieć przy granicy Rosji, Słowacja pewnie też, Litwa również, Finowie, Szwecja też za bardzo by mi się to nie podobało, więc podsumowując, to myślę, że w ciągu miesiąca czy dwóch wydarzy się sytuacja taka, że Rosjanie trochę wejdą na Ukrainę, tak jak powiedziałem, zajmą ten kawałek i nic więcej. Przebiją sobie tylko drogę do Krymu i Doniec i Ługań stanie się faktem, że są to osobne państwa. Tego jestem pewien. Znaczy nie wiem, czy będzie miesiąc, dwa, może trzy, może cztery, ale Rosję na pewno nie stać na jakieś długotrwałe walki i pchanie się dalej w Ukrainę, bo opór też będzie gęstniał, zwłaszcza za Dnieprem. Natomiast my jako Polacy, myślę, że jeżeli chodzi o atak Rosji na nas, to póki co możemy spać spokojnie, natomiast też nie możemy z kolei lekceważyć przeciwnika. Też musimy rozbudowywać armię, musimy wyposażać ją lepiej, musimy szkolić żołnierzy, bo niestety, jak jest już dawno powiedziane, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. I jeszcze chciałem dodać tylko to, że szkoda, że u nas zawsze za rozbudowanie armii, za finansowanie i tak dalej odpowiadają ludzie, no tacy, że wolałbym, żeby nie odpowiadali, może by wreszcie ktoś się za to wziął mądrzejszego, bo jak już powiedziano, to w Polsce niedługo będzie więcej generałów i urzędników wojskowości niż żołnierzy. Cóż mogę dodać? Murem za polskim mundurem. To tyle, zapraszam do następnego filmu, możecie sobie obejrzeć film
cykl, który zacząłem o przygotowaniu się na różne trudne czasy, bo ja tam jakby z tego filmu nawiążę do tamtego konspektu, mianowicie w momencie, kiedy na Ukrainie cokolwiek by się wydarzyło, to myślę, że wzrosłaby emigracja jeszcze z Ukrainy do nas. Trochę by się mogło pojawić u takich dzikich lokatorów u nas i w związku z tym warto też się zastanowić, co w tej sytuacji robić. I mogą być duże zawahania w zaopatrzeniu, w energetyce, w innych rzeczach, dlatego zapraszam do mojego filmu o przygotowaniu się na trudne czasy. I życzę, żeby te czasy nie były trudne, żeby było fajnie, wesoło, a póki co jest weekend. Zasubskrybujcie kanał. To bardzo ważne, bo jest istota. Zarzućcie lajka. Na razie. Hej.